Gdy jakaś marka chce podkreślić wyjątkowość jakiegoś wyjątkowego swojego modelu, to często tworzy jego edycję limitowaną i sprzedaje w bardzo określonej liczbie sztuk. Na przykład tylko 500 i koniec, tylko 1000 i koniec. Te auta mają określony kolor, określoną kolorystykę wnętrza, czasami trochę mocniejsze silniki, jakieś zmiany mechaniczne, a wszystko to po to, żeby dokładnie podkreślić, jak to jest wyjątkowe, specjalne wydarzenie i auto. I dokładnie takie auto stoi dzisiaj u nas w garażu. Na całym świecie będą go tylko 394 sztuki, z czego jedynie 8 w Polsce. Przed Państwem pies i kot. Kot nazywa się Jaguar F-Pace SVR, ale z dopiskiem 1988 Le Mans Edition. Czytam Edition 1988 Le Mans, albo Le Mans 1988 Edition. Tak czy inaczej, wyjątkowy. Proszę bardzo, tutaj macie napisane, że to Edition 1988. I obie te liczby, 1988 i liczba tych egzemplarzy, jakie zostaną wyprodukowane tego auta, czyli 394, ma znaczenie. Ponieważ 88 to jest rocznik, w którym Jaguar XJR9 wygrał Mistrzostwa Świata prototypów sportowych. To jest raz. W tym samym roku, 1988, ten XJR9 wystartował w wyścigu Le Mans 24-godzinnym i zrobił na nim 394 okrążenia. I stąd dokładnie 394 egzemplarze tego auta będą wyprodukowane. A co ma wspólnego F-Pace SVR Edition Le Mans 1988 z tamtym prototypowym XJR9? Ano na przykład kolor, który w kamerze może wydawać Wam się czarny, ale kiedy spojrzycie delikatnie pod słońce albo kiedy auto stoi w półcieniu, a przede wszystkim kiedy jest umyte, on, o zobaczcie, tutaj na przykład delikatnie wpada w fiolet. To jest niesamowite, bo naprawdę jedziecie i myślicie, że jedziecie czarnym samochodem. Nie jestem pewien, czy to będzie widać w ogóle w kamerze, czy ten fiolet gdzieś tutaj przebije, ale faktycznie to jest trochę taki kameleon. I on nawiązuje właśnie kolorem do tego XJR9. Mamy tu też takie złocone felgi, też nawiązujące do tego XJR i one nazywają się Champagne Gold Satin, mają 22 cale, oczywiście są seryjne. W środku z kolei też mamy złocone elementy, takie i na kierownicy, i tutaj, i dla odmiany te w środku nazywają się Sunset Gold Satin. Czym jeszcze? Jeszcze różni się wersja specjalna od normalnego SVR-a? No więc niczym. Nie ma tu absolutnie żadnych zmian mechanicznych. Nie ma więcej koni mechanicznych, nic nie gmerano w zawieszeniu, w układzie napędu na cztery koła, w światłach, w stylistyce. Wszystko, reszta jest identyczna jak w zwykłym SVR-ze. Czyli mamy inny kolor, satynowe, złocone felgi, złocone dodatki we wnętrzu, jeszcze nakładkę tutaj na progu, która mówi i podpowiada Wam, że to jest Edition 1988 i to wszystko. I wiecie, ile trzeba zapłacić za te dodatki? No więc normalnie SVR startuje z ceny 612 tysięcy złotych, plus jak go dopakujecie po sufit, to zapłacicie za niego 650 tysięcy złotych. A tutaj mamy auto za 745 tysięcy. W konfiguratorze nie zaznaczycie żadnej opcji. Suma summarum, dopłacacie stówę za inny kolor i troszkę złota. A nie wszystko złoto, co się świeci. Niemniej oczywiście powiedzieć o SVR-ze, że jest zwykły, to tak jak powiedzieć, że Polska jest krajem zgody i miłości bliźniego. Absolutnie niezwykłe w tym aucie jest to, czyli jego serce. Nie wiem, czy zgubił gdzieś osłonę, czy tak seryjnie ma te bebechy na wierzchu, ale nawet jeżeli seryjnie ma bebechy na wierzchu, to dobrze, bo jest tutaj co oglądać, bo to 5-litrowe V8. Serducho, które ma mechaniczny kompresor, które ma 550 koni mechanicznych i które ma 700 Nm. A najpiękniejsze w nim jest to, jak bije. No przyznacie sami, że dzisiaj już rzadko który samochód, szczególnie przez te katalizatory, przez te filtry cząstek stałych, tak pięknie, soczyście, rasowo brzmi i to seryjnym wydechem. Ale oczywiście i to brzmienie, i silnik to nie wszystko, co wyróżnia wersję SVR od innych tych
bardziej cywilizowanych F-Pace'ów. Mamy tutaj większy rozstaw kół z przodu i większy rozstaw kół z tyłu, mniej więcej o 1 cm. Przez to, że przebudowano zderzaki tylny i przedni, mamy również auto dłuższe o około 2 cm niż standardowy F-Pace. Cały przód tutaj przeprojektowano, powiększono wloty powietrza, ale jednocześnie zadbano o aerodynamikę. To powietrze ma tutaj chłodzić, ma lepiej opływać samochód, ale jednocześnie poprawia o 35% jego docisk do ziemi. Natomiast Jaguar nie wspomina, przy jakich to jest prędkościach i o ile kilogramów ten docisk się zwiększa. Zobaczcie, jak wypłaszczona tutaj jest podłoga. Widzicie? Tam tylko po środku, gdzieś, gdzie jest układ wydechowy, jest wgłębienie, natomiast i z tyłu, i z przodu on jest maksymalnie wypłaszczony. Wyloty powietrza nie są fejkowe, tylko tutaj normalnie jest szczelina, przez którą ma wydobywać się powietrze po to, żeby lepiej chłodzić silnik. Identycznie tutaj jest z bocznymi skrzelami, to nie są atrapy, tylko tutaj wpada powietrze, a wypada nam tutaj bokiem po to, żeby lepiej chłodzić hamulce. Tam do chłodzenia hamulców, zobaczcie, też macie dodatkowe odprowadzenie powietrza, ono minimalizuje wibracje w nadkolu razem z tym skrzelem z tyłu na błotniku i jednocześnie sprawia, że te hamulce są lepiej chłodzone i same hamulce też są większe. Tarcze hamulcowe mają tutaj 39,5 cm średnicy, podobnie jak tylne i są o 4,5 cm większe w tej średnicy od tarcz standardowych F-Pace'ach. Co ciekawe, niezmieniony względem zwykłych F-Pace'ów pozostał prześwit, ponieważ to bardzo solidne, jak na sportowego SUV-a, 21,3 cm. Ale w teren go nie zabierzemy, bo F-Pace'em już byliśmy w terenie, tu możecie sobie kliknąć, pojechaliśmy taką cywilną wersją benzynową. W związku z tym, że SVR ma też identyczny bagażnik jak cywilne wersje, czyli 552 litry, to nie będziemy o nim opowiadać, możecie obejrzeć sobie test praktyczności bagażnika i tylnej kanapy również w tamtym materiale o zwykłym F-Pace'ie. Mruczy jak kotek drapany za uszkiem. To jest coś wspaniałego, coś pięknego i coś dzisiaj już w motoryzacji niespotykanego. Nie musicie go wcale wkręcać na jakieś super wysokie obroty. Nie musi mieć włączonego aktywnego tłumika, czyli z sportowym brzmieniu, tylko już w takim standardowym ustawieniu on jest po prostu mruczkiem. Takim kochanym, cudownym mruczkiem. No wsiadacie i od razu się zakochujecie w tym dźwięku. W wersji SVR dostajecie też aktywne zawieszenie. Ono nie jest pneumatyczne, ono jest standardowe, niemniej ma aktywną możliwość aktywnego tłumienia wibracji. 100 razy na sekundę badane jest to, jak poruszają się koła, 500 razy badany jest kąt wychylenia kierownicy, po to, żeby poszczególne amortyzatory były utwardzane odpowiednio i powiem Wam, że jak na sportowy samochód, to ma to zawieszenie bardzo przyjemnie zestrojone, co doskonale czuć na takiej drodze. Ciche, sprężyste, ale jednocześnie czujecie, że lekko sztywniejsze. W BMW X3M po takiej drodze już nie da się normalnie jechać, tylko jedziecie walcząc o to, żeby w ogóle utrzymać się na drodze, nie wpaść w jakąś dziurę, nie złamać sobie kręgosłupa, żeby Wam plomby nie wypadły. Tutaj jest zachowany naprawdę jak na sportowe auto bardzo, bardzo względny komfort. Oprócz tego aktywnego zawieszenia seryjnie macie tutaj oczywiście napęd na cztery koła i tylny mechanizm różnicowy z torque vectoringiem, który polega na tym, że jak wchodzicie w zakręt, to sobie ten torque vectoring przyhamowuje to koło, które ma mniej przyczepności po to, żeby więcej momentu i mocy poszło na to koło, które ma przyczepności więcej. I generalnie, jak nim jeździcie sobie grzecznie i spokojnie, o, w takich warunkach, to on nie sprawia wrażenia ani narowistego, ani narwanego, ani głośnego, ani jakiegoś szalonego, ani takiego, który mógłby Wam wydrapać oczy. Po prostu zachowuje się jak zwykły Jaguar F-Pace. Skrzynia biegów, tutaj ta ośmiobiegowa, jest dokładnie ta sama, która w wyczynowym Jaguarze XE SV Project 8 występuje. Czyli jest w stanie naprawdę wytrzymać duże przeciążenia, dużo newtonometrów i dużo koni mechanicznych. I tak sobie fajnie, płynnie zmienia biegi, że jedziecie, zaczynacie dodawać gazu, ona od razu o 1-2 biegi sobie redukuje i nie ma jak łupnięcia, tylko powolutku sobie zaczyna nabierać tych obrotów
samochód. Po prostu fajne, przyjemne auto do jazdy na co dzień. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to też niewiele się zmieniło względem zwykłego F-Pace'a. Natomiast, tak jak to tutaj widzicie, wszystko jest absolutnie seryjne. Wspaniały jest ten karbon, taki surowy. On nie jest polakierowany, nie jest zalaminowany. Czujecie jego strukturę pod paznokciem. Tu skórka, tu skórka, tu skórka. Tutaj zamszyk, tudzież alkantara bardziej. Kierownica idealnie leżąca w dłoniach. Zobaczcie, tutaj ma taki kawałek, który przypomina trochę bieżnik opony. I to i dobrze, i źle. Dobrze, bo fajnie to wygląda, trochę inaczej. Grip jest bardzo dobry, trzymacie ją i po prostu ręce Wam w ogóle nie latają. Natomiast sprawia to wrażenie takiej gumy, jak na oponie, a nie skóry. Tu od wewnątrz natomiast już jest taka prawdziwa w uczuciu skórka. Mnie akurat te złote akcenty się podobają. One fajnie korespondują z tym czarnym karbonem i z tą czarną skórą. Tu macie znaczek SVR, tu macie znaczek SVR i też na gałce zmiany biegów jest ta taka struktura przypominająca, przywodząca na myśl oponę. Chociaż to jest bardziej chyba literka M. A od czego? Le Mans może? Albo Miam Jaguara. O. Tak jak już mówiliśmy przy okazji testu F-Pace'a standardowego, podoba mi się bardzo jakość wykonania, podobają mi się materiały, podoba mi się tutaj taki szerokie to podszybie, gdzie mogę sobie położyć i oprzeć rękę jak na podłokietniku. To, że ten podłokietnik jest regulowany. Podobają nam się nowe multimedia, które tutaj mamy, chociaż akurat Apple CarPlay bezprzewodowy czasami potrafi się tutaj zawiesić. To, co mi się też nie podoba, to na przykład fotel pięknie wygląda, rewelacyjnie trzyma na boki, ma szeroki zakres regulacji, ale zagłówek ma nieruchomy i ten zagłówek cały czas wbija mi się w kark. Ale to oczywiście moja wina, bo jakbym miał 5 cm mniej, to by tak nie było. Niemniej jest to niekomfortowe uczucie, choć oczywiście można się do niego przyzwyczaić mniej więcej tak jak do tego, że idzie się z kamykiem w bucie. Też Was upija, ale po jakimś czasie może przestajecie o tym myśleć. Tak samo tu przestajecie myśleć o tym zagłówku. Natomiast sam fotel naprawdę świetnie trzyma na boki. Panel klimatyzacji też fajny, ten dotykowy z takim typowym feedbackiem, czyli nie możecie tylko od razu naduszać jakiegoś przycisku, bo to w ten sposób nie zadziała. O, jak widzicie, najpierw musicie położyć palec i tak delikatnie, bardzo, o, gentle. I nawet tam słychać, jak cyka w bagażniku bezpiecznik odpowiedzialny za włączanie ogrzewania tylnej szyby. Regulacja foteli, no to wiadomo, naciskacie, przekręcacie, grzejecie, przekręcacie w lewo i chłodzicie, bo mają seryjnie oczywiście wentylację i ogrzewanie. No wszystko to jest czytelne, estetyczne, proste w budowie. Ja tak akurat bardzo lubię, to jest bardziej stylistyka w kierunku Volvo niż w kierunku nowych BMW czy Mercedesów, gdzie jest dużo tych światełek, świecidełek, ekranów. Ja wolę te czystsze, czyściej urządzone przestrzenie i dlatego tutaj bardzo mi się podoba, bardzo mi to odpowiada i uważam, że będzie też wolniej się starzało niż te wszystkie wodotryski, na przykład w Mercedesie. Tu jest fajny nawet schowek, o, pod spodem konsoli środkowej. No więc dwie takie zauważalne wady, które ja w ciągu tygodnia zauważyłem, no to ten zagłówek nieszczęsny i wieszający się czasami Apple CarPlay, ale to naprawdę wszystko. Może do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze fotela, który mógłby się ciut bardziej, dosłownie o 2 cm obniżyć, szczególnie, że tutaj, nie wiedzieć czemu, jest też szklany dach seryjny. Jego akurat wolałbym nie mieć, a to z tego względu, że on podnosi środek ciężkości, a przecież ten środek ciężkości w SUV-ie i tak jest dosyć wysoko. Natomiast przynajmniej chyba jest otwierany, jeżeli się nie mylę. O, tak, można go sobie uchylić. Oj, tak, żeby GoPro nie strącić. Tak, tak. I cyk, można zamknąć. No więc chociaż tyle. I ma też roletkę również elektryczną. Natomiast to i podnosi przecież masę samochodu i jednocześnie na ten środek ciężkości wpływa. A ta wspomniana masa w tym wypadku to nie jest wcale mało, bo to jakieś 2100 kg. No ale sama ta maszyneria, która tam chodzi, samo to wspaniałe serce, które bije tak radośnie, no to swoje musi przecież ważyć. 5 litrów V8 i kompresor, mechaniczna sprężarka, a nie zwykłe turbo. Miau! A jeszcze możemy sobie wydech aktywny włączyć. O. I teraz. Miau! Jak kot w rój. Miau! Przepiękne jest to brzmienie. To jest niesamowite, że dzisiaj z tych silników V8 ani BMW, ani Audi nie są w stanie wykrzesać takiego fajnego, specyficznego, przyjemnego brzmienia. A ten silnik to ma.
I chociaż ten moment obrotowy, te 700 Nm, mają się pojawiać maksymalne dopiero od 3000 obrotów, to nawet jak jesteście na tych 2-2,5, a nawet 1500, to on nie musi redukować biegu, tylko się przyjemnie rozpędza. A zaraz usłyszycie, co będzie się działo, nie tylko zobaczycie i usłyszycie, jak będziemy robili 0-100, bo czas na pomiar. Producent podaje w katalogu, że ta setka zostaje osiągnięta od 4 sekund. Tak, tam jest napisane nie, że 4 sekundy zajmuje Jaguarowi SVR dojście od zera do setki, tylko od 4 sekund. Czyli pewnie biorą pod uwagę, nie wiem, warunki pogodowe, oponę, na jakiej jest samochód, to czy wieje nam w twarz, czy wieje nam w plecy, to jak sprawny jest kierowca i tak dalej, i tak dalej. No to zobaczymy, jak to będzie w tym wypadku. Mamy jeszcze niestety zimówki, a temperatura jest dosyć wysoka, bo 13 stopni, więc nie spodziewam się, żeby nam się udało osiągnąć te 4 sekundy, ale myślę, że w piątce powinniśmy się zmieścić. No dobrze, to wchodzimy w tryb sportowy. Tryb dynamiczny tutaj to się nazywa i tych trybów nie ma wcale za dużo. Nie ma żadnego trybu track, takich cudów. Wtedy wydech mamy od razu w trybie też aktywnym i sportowym. Te klapeczki tam się otwierają. Teraz wyłączamy kontrolę trakcji już tylko. Przytrzymując ten przycisk. Wszystko mamy. Mamy skrzynia jeszcze w S. O, żeby tu się świeciło. 2000 obrotów. Jak szarpie ta skrzynia wtedy cudownie. Yeah. Proszę bardzo. Czas na suchym, ale jest ciepło, zimowa opona, ja i silny w samochodzie, 4,3. Wziąć trzeba pod uwagę to, że te 4 sekundy podawane w katalogu to jest czas dla samochodu bez na przykład szklanego dachu, bez silnego, beze mnie, zapewne na letnich oponach, które mają trochę lepszą przyczepność, a jednocześnie mniejsze opory toczenia przy wyższej prędkości. Ależ brzmi, ależ on brzmi. Teraz było troszkę wolniej. 4,4, co i tak jak na takiego SUV-a, który waży 2 tony 100, jest przecież dobrym wynikiem. Przepiękne jest brzmienie tego silnika. Naprawdę, tutaj osiągi schodzą na dalszy plan w momencie, kiedy zaczynacie słuchać tego. On przy takich drobnych to jest, tak jak mówiłem, taki kotek smyrany za uszkiem, ale powyżej 4-5 tysięcy obrotów robi się kotem, któremu obcinacie pazurki. Nie wiecie, co za chwilę wywinie, po prostu zaczyna się drzeć i próbuje was podrapać i próbuje wam wydrapać oko. No jest niesamowity ten dźwięk. To jest najpiękniejsza rzecz w tym samochodzie. Wchodzimy sobie teraz w tryb eko, bo mamy taki tryb właśnie ten dynamiczny, tryb komfortowy, tryb eko, jest jeszcze tryb ADSR, czyli taki do jazdy bardziej terenowej. Wyraźnie też czuć, że tutaj zmieniono zawieszenie, bo tak jak ten samochód prowadzi się po zakrętach, jak on jest niesamowicie czuły, jak on jest zwinny, tutaj kota przypomina nie tylko to mruczenie tego wydechu tam z tyłu i tego silnika, ale też to, jak on wchodzi niesamowicie w zakręty. To jest niebywałe. To, jak on się w nich trzyma, jaką ma przyczepność nawet podczas jazdy po rondzie i w ogóle nie czujecie tutaj, i to jest fajne, podsterowności, tylko jest dużo nadsterowności. On ma takie usposobienie tylno-napędowe i czujecie to, jak wjeżdżacie w każdy łuk i dodajecie w nim gazu. Co ty tu przyjechałeś? Ktoś tam chce nas zgubić? Że tutaj nie wypycha wam wcale przodu, tylko delikatnie właśnie zaczyna wam pracować ten tył. Trzeba tylko operować gazem i to wszystko. Niby zaczyna wam piszczeć ta przednia opona, ale on sobie wtedy na tym napędzie na 4 koła i tym mechanizmem różnicowym ładnie ustawia tył i 50 takie małe rondo można zrobić. I tu jak on się składa, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Bardziej jak samochód niższy, jak jakiś hot hatch, coś takiego. Niesamowitą robotę zrobili ci inżynierowie od Jaguara. A jeżeli interesują was takie banały jak prędkość maksymalna, no to w tym wypadku wcale nie jest to banał, bo rozpędza się F-Pace SVR do 286 km na godzinę. I jest to prędkość, uwaga, o równe 100 km niższa niż ta, którą podczas tego słynnego wyścigu Le Mans osiągnął Jaguar XJR9. Tamten poleciał maksymalnie podczas tego wyścigu na jednym z 394 kółek
386 na godzinę. 386! Oczywiście nie był SUV-em, więc tutaj jak na SUV-a 286 to bardzo dobry rezultat. No dobrze, czy warto kupić Jaguara F-Pace SVR Edition Le Mans 1988 w limitowanej do 384 egzemplarzy edycji? Warto go kupić dla wrażeń słuchowych, jakich dostarcza, bo są absolutnie inne, nie dzisiejsze, fenomenalne. Być może to jeden z ostatnich tego typu samochodów. Ten dźwięk jest jak hymn wzniesiony ku czci silnika V8 i autentycznie chciałbym, żeby ten hymn codziennie rozlegał się u mnie na podjeździe. Rano, wieczorem, w południe, w środku nocy. I wcale tego hymnu nie musi odgrywać kot, który ma złote felgi, ten wyjątkowy lakier i te złote akcenty tutaj. Wystarczy, żeby ten kot miał trzy literki. S, V i R. S, V i R. To wszystko. Naprawdę warto.